czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie autorskie dwóch pisarzy: Marii Ulatowskiej, która specjalizuje się w powieściach obyczajowych, oraz Jacka Skowrońskiego. Troszkę w życiu przeżyłem fajnych spraw. Zawsze nosiło mnie po świecie, a to jakieś studia w Nowosybirsku, a to kontrwywiad wojskowy, a to parę innych zajęć, nie takich oczywistych dla mężczyzny. Gdy skończyły mi się tego typu pomysły, postanowiłem zrealizować pomysł, z którym się dosłownie urodziłem, czyli zostać pisarzem. A cóż może taki gość jak ja pisać? Tylko kryminały. Pisarz swoją pierwszą opowieść wydał w 2008 roku. Nieco później do pisania zasiadła Maria Ulatowska. Zaczęłam dość późno, bo zaczęłam w 2011 roku. To już było, jak przeszłam na emeryturę, wcześniejszą emeryturę. I przez te 4 lata, no teraz wyszła 9. książka. Ostatnia książka pod tytułem Autorka to wspólne dzieło tych dwóch pisarzy, którzy piątkowy wieczór postanowili spędzić w ostórskiej czytelni. Autorka prócz tych wątków kryminalnych jest też troszkę komentarzem do współczesności, do tego, co widzimy na co dzień, oglądamy w telewizji, co zmienia się na naszych oczach. Są tam zaułki Warszawy ładniejsze, brzydsze. Są bohaterowie współcześni, którzy zmagają się z problemami raczej znanymi wszystkim dookoła. A że jeszcze kilka trupów po drodze się trafiło, jak to w życiu. Znakomite recenzje wśród krytyków oraz czytelników dał impuls do kontynuowania wspólnej pracy tego niezwykle zgranego duetu. Pisząc we dwójkę wzajemnie się dopingujemy, prawda? Bo przekazujemy sobie teksty, jednocześnie podlegamy takiej swoistej redakcji natychmiast, prawda? Bo kolega ocenia to, co ja napisałam, ja oceniam to, co on napisał. I dopingujemy się wzajemnie. Bardzo dobrze nam się pisze razem, dlatego napisaliśmy drugą i będziemy pisać trzecią, nie wiem, czwartą, piątą, pięćdziesiątą, na ile nam starczy sił i zapału. Druga książka Marii Ulatowskiej oraz Jacka Skowrońskiego zostanie wydana już w lipcu. W międzyczasie możemy spodziewać się książek solo, bowiem twórcy pracują nad indywidualnymi powieściami.